dobry. Zapraszam do oglądania Archiwizji. Mamy już pełnię wiosny. Na naszych ulicach coraz więcej rowerzystów. Dorośli nie muszą jeździć z kartą rowerową, a dzieci i młodzież muszą udowodnić swoją znajomość przepisów i zdać egzamin na kartę rowerową. Popatrzmy, jak to było w 1999 roku. Panie komisarzu, dziś występujecie w nieco odmiennej roli. W roli i policjantów, instruktorów i egzaminatorów. Ta olbrzymia liczba dzieci, która tutaj was otacza, po prostu świadczy o tym, że coś ciekawego się tu dzieje. Co to jest? Po prostu są to egzaminy na kartę rowerową i motorowerową związane z imprezą, jaka jest organizowana przez DU. Odbywają tu się egzaminy teoretyczne i praktyczne. Jak widać, frekwencja jest dość duża. Przy okazji można skorzystać z nauki, bo odpowiadający są na otwartym powietrzu i wszyscy, którzy dookoła są, słysząc prawidłowe lub nieprawidłowe odpowiedzi, mogą przy okazji się poduczyć. Jest pan szefem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Szczecinku. Obserwuje pan na co dzień zachowanie kierowców, zachowanie rowerzystów przede wszystkim. Jakie wnioski, jakie uwagi przekazałby pan teraz tym wszystkim, którzy nas oglądają, a którzy również są użytkownikami dróg? Przede wszystkim musimy zwracać baczną uwagę na rowerzystów, to dla pojazdów kierujących pojazdami wielośladymi, dlatego że ci rowerzyści poruszający się po naszych drogach są bardzo niebezpieczni z tego względu, że często możemy się spotkać z nietrzeźwym rowerzystą lub z rowerzystą, który jedzie bez oświetlenia po zmierzchu, także tutaj wsiadając za kierownicę już należy tą ostrożność zwiększyć, a widząc coś w rodzaju roweru, tym bardziej natężyć tę uwagę, bo możemy być zaskoczeni nieprawidłowym zachowaniem rowerzysty. To jest spowodowane tym między innymi, że duża ilość rowerzystów porusza się bez uprawnień jeszcze, a poza tym nasza infrastruktura drogowa nie jest przystosowana do takiego ruchu, ponieważ ruch rowerowy jako taki winien być wyłączony z ogólnych tych dróg. Powinny być normalne ciągi rowerowe i wtedy byłoby bezpieczniej. Miasto już nad tym pracuje, ale poczekajmy, zobaczymy. Panie komisarzu, dziś już przeegzaminował pan kilka osób. Jak pan ogólnie do tej pory oceniłby poziom przygotowania tych młodych rowerzystów? W tej chwili trudno mi się powiedzieć, że zbyt mało osób przeegzaminowałem. Na cztery osoby 50% zdaje. Ale ci, co zdali, to wiem, mam pewność, że umieją i nie powinni spowodować zagrożenia bezpieczeństwa, jeżeli już będą pełnoprawnymi użytkownikami drogi, czyli będą posiadali kartę rowerową. Panie komisarzu, na zakończenie tej rozmowy życzymy wam, policjantom ruchu drogowego, bezrobocia na drogach. Dziękuję, również bym sobie tego życzył. Chciałbym być policjantem, który by oczekiwał ewentualnie na jakąś interwencję, a nie ingerował co chwileczkę, ponieważ ktoś nieprawidłowo się zachowuje. Dziękujemy. Dziękuję.
Posiadanie karty rowerowej świadczy tylko o znajomości podstawowych zasad ruchu drogowego. Jeżdżąc na rowerze, trzeba wykazać się jeszcze odpowiednimi umiejętnościami. Dzieci i młodzież mają okazję to zademonstrować podczas dorocznych turniejów ruchu drogowego. Popatrzmy na turniej z 1999 roku. A teraz chciałbym zaprosić Państwa na ostatnią już dziś pozycję naszego programu. Jest to relacja z turnieju, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 7, turnieju Szkół Podstawowych Powiatu Szczecineckiego, turnieju o bezpieczeństwie ruchu drogowym. Ja żegnam się z Państwem, życzę miłego dnia jutro, pojutrze. Do usłyszenia w najbliższym czasie i zapraszam na materiał z turnieju. Dobranoc. Pozostali uczestnicy większą lub mniejszą ilość punktów zdobyli. Żaden uczestnik nie miał punktów ujemnych. To jest najważniejsze, czyli nawet po przejechaniu tego nieszczęśliwego toru przeszkód. Nawet uczestników przeszkód. Pierwsze miejsce w tym turnieju zdobyła Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinku. W Szczecinie. Do podziału. I oto tak dalej. Gratuluję, ale jeszcze poczekać. Moment.
Drugie miejsce zdobyła szkoła podstawowa z gminy Borne-Sulinowo, w miejscowości Borne-Sulinowo. Trzecie miejsce zdobyła szkoła podstawowa z gminy Szczecinek ze szkoły podstawowej w Wierzchowie. Piąte miejsce, szkoła podstawowa w Mieszczałkach. W kategorii indywidualnej 22. ogólnopolskiego turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego pierwsze miejsce zajął Wojciech Mucha ze szkoły numer 5 w Szczecinku. Powiedz, do której klasy chodzisz i kto przygotowywał Cię do tego turnieju? Chodzę do klasy 7, a przygotowywał mnie pan Władysław Kondek. Czy to był Twój pierwszy tego typu turniej, czy uczestniczyłeś już we wcześniejszych edycjach? Już czwarty raz startowałem w tym konkursie, z tym, że pierwszy raz udało nam się wejść do konkursu wojewódzkiego. Powiedz tak szczerze, ile czasu zajęło Wam, bo przecież to była drużyna trzyosobowa, zdaje się, tak? Ile czasu zajęło Wam przygotowanie się do tego turnieju? No, do tego turnieju w tym roku przygotowaliśmy się ogółem tak około 3 miesięcy. Czy to przygotowanie polegało na wiedzy teoretycznej, czy też ćwiczyliście na rowerach? Zarówno uczyliśmy się z przepisów o ruchu drogowym, jak i jeździliśmy u nas w szkole po torze przeszkód. Powiedz mi, które pytanie w tym teście teoretycznym sprawiło Tobie i Twoim kolegom najwięcej kłopot? Ja myślę, że wszystkie pytania były tak mniej więcej wyrównane i nie było takiego szczególnego. A jeżeli chodzi o konkurencje te sprawnościowe? To myślę, który element był taki najtrudniejszy, bo widziałem tutaj sprawiały niektóre elementy kłopoty Wam. Myślę, że tutaj była taka nowa przeszkoda, której do tej pory nie jeździłem, to była taka odskocznia i to najwięcej problemów mi. No cóż, w imieniu wszystkich mieszkańców Szczecinka gratulujemy Wam, bo przecież Wy będziecie reprezentować nasze miasto w Szczecinie. Tak, dziękuję bardzo. Najważniejszą osobą, która dzisiaj sprawowała pieczę nad konkursem, jest pan podkomisarz Ryszard Ichnatów. Proszę powiedzieć, jakie pytania, jeżeli chodzi o test, sprawiały zawodnikom najwięcej kłopotów? Okazuje się, że najprostsze pytania sprawiły kłopot, to znaczy wprowadził w błąd, to jest test i po prostu był podchwytliwie troszeczkę sformułowany, a chodziło, po której stronie powinien iść pieszy i było podane po lewej stronie jezdni, czy też po lewej stronie po poboczu. I tu się mylili, prawda? Ta lewa strona była dobra, ale nie byli pewni, czy pobocze, czy jezdnia. A prawo ruchu drogowym, artykuł 11, ustęp 2, jednoznacznie wskazuje, że lewa strona i pobocza. Jeżeli ono się nie nadaje, to wtedy możemy po lewej stronie pojezdni. Czyli to się sprawdza. To, które się wydaje najłatwiejsze, nieraz stwarza najwięcej problemów. Podobnie jest w ruchu drogowym. Okazuje się, że na prostych odcinkach jest najwięcej wypadków. Jesteśmy już po podsumowaniu tego turnieju. Możemy się pokusić o jakieś oceny, czy tegoroczny poziom był wyższy od ubiegłorocznego? Ja bym tu może poziomów to nie porównywał, bo jeżeli chodzi o poziom, to praktycznie jest podobny. Podobny zakres pytań, podobny tor przeszkód. Jest tutaj regulamin, który konkretnie określa, jak to ma się odbyć, jak to ma być punktowane. I tutaj wielkich zmian nie było. 25 pytań, na które należało odpowiedzieć. Jedna prawidłowa odpowiedź. Za prawidłowe rozwiązanie testu uzyskiwało się 125 punktów. W drugiej turze należało przejechać tor przeszkód. Jeżeli go się bezbłędnie przejechało, to nie traciło się praktycznie żadnego punktu. Jeżeli były błędy lub pominięcia przeszkody, to automatycznie traciło się punkty, gdzie za błąd było -2 punkty, natomiast za ominięcie przeszkody było -20 punktów. Tak po prostu wyglądała ocena tego.
zwyciężyli uczniowie ze szkoły podstawowej nr 5 ze Szczecinka. Czy będą mieli oni szansę, bo przecież będą reprezentować nasz powiat w Szczecinie, czy są dobrze przygotowani? Tak, jeden z reprezentantów szkoły numer 1 był najlepszy. Ogólnie praktycznie byli najlepsi, jeżeli chodzi o test, ale jeden popełnił tylko jeden błąd, czyli stracił 5 punktów, a pozostałe pytania rozwiązał prawidłowo. Myślę, że mają szansę z tego względu, że mają tam opiekuna, który naprawdę tym się interesuje, para od wielu lat, i z tego, co mnie jest wiadomo, już docierali na eliminacje krajowe i tam uzyskiwali niezłe miejsca i zdobywali niezłe nagrody. Dziękuję. Dziękuję. Żegnając się, życzymy zdrowych i spokojnych świąt wielkanocnych.